Dzień dobry, witam Państwa 9 maja ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. Rozpoczął się nowy tydzień, a wraz z nim najświeższe informacje. W dzisiejszym wydaniu wiadomości między innymi sprawdzimy, jakie atrakcje czekają na studentów z okazji ich święta, dowiemy się, w jaki sposób uczestniczyć w Euro 2016 nie wyjeżdżając z miasta oraz przypomnimy o konieczności wymiany niektórych dowodów osobistych. Anabela Conti, zapraszam na serwis. Co roku studenci zaplanowali swoją autorską imprezę, zapewniając wszystkim codzienną dawkę atrakcji. Co tego roku będzie na nas czekać w poszczególne dni Juvenali? W tym roku igry potrwają od 9 do 13 maja i odbywać się będą na kampusie Politechniki Śląskiej. Będzie kulturalnie, muzycznie, filmowo, sportowo oraz kabaretowo. Pierwsza impreza rozpocznie się już dziś w Gliwickim Mrowisku, gdzie bawić nas będzie m.in. kabaret To Mało Powiedziane czy Czwarta Fala. Następnie piętro niżej w spirali usłyszymy muzyków, jak i amatorów umilających jam session. Wtorek upłynie pod hasłem Kultura, gdyż od 10 do 18 będzie można odwiedzić bezpłatnie lub ze zniżką miejsca związane ze sztuką i kulturą. Najbardziej oczekiwany czwartek uatrakcyjni o 16 coroczny korowód i symboliczne przekazanie kluczy z rąk prezydenta miasta na gliwickim rynku. Następnie przemarsz na Łąkę, gdzie uczestnicy wyrzucą kolorowe proszki holi oraz rozpoczną się koncerty. W piątek zagrają m.in. Wiewiórka na drzewie, Don Guralesco, a na zakończenie zespół Enej. Tak jak studenci mają swoje święto, będą je mieć również najmłodsi miłośnicy piłki nożnej w Gliwicach z racji rozgrywanych od 6 do 10 czerwca meczy Małego Euro 2016. W 24 drużyny walczące o tytuł mistrza i reprezentujące tym samym europejskie kraje wcielą się dzieci z 4, 5 lub 6 klas podstawowych. O przydziale krajów do poszczególnych grup piłkarskich zdecyduje losowanie poprzedzone zgłoszeniem drużyny na stadionie przy ulicy Okrzei 30 maja. Piłkarskie załogi zaprezentują swoim strojem barwy poszczególnych krajów, a ich zwycięstwo będziemy mogli oglądać na finałowym spotkaniu na Stadionie Miejskim w Gliwicach w ten sam dzień, co pierwszy mecz Polski z Irlandią w Nicei, czyli 12 czerwca. W tym roku mija ważność pierwszej tury plastikowych kart, wydawanych po raz pierwszy w 2008 roku. Tego roku ważność traci ponad 28 tysięcy dokumentów tożsamości, które należy wymienić na nowe. Jak na razie swój dowód wymieniło 6 tysięcy Gliwiczan, a pozostałej reszcie miasto przypomina m.in. poprzez listy wysyłane od kilku tygodni do domów. Przypominamy, że data ważności umieszczona jest w prawym dolnym rogu na stronie ze zdjęciem. Kolejna wymiana dowodów nastąpi za 10 lat. Więcej szczegółów na stronie www.gliwice.eu. Pozostając w temacie ważnym dla mieszkańców, gliwiccy myjkarze nagminnie myją szyby na skrzyżowaniach ulic, często bez zgody kierowców. Interwencje policji czy straży miejskiej często okazują się syzyfową pracą. Wykroczenie, sposób na utrzymanie rodziny, jak zadziałać obcemu w ostatnim czasie problemowi myjkarzy. O szczegółach opowie Marek Słomski, oficer prasowy Komendy Miejskiej w Gliwicach. My możemy karać za samo wkraczanie na jezdnię, czy też stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym. Samo mycie szyb nie jest wykroczeniem, gdy myjkarze nie używają detergentów. Można te szyby myć, natomiast rzeczywiście jest to problem z uwagi na zagrożenie w ruchu drogowym tak naprawdę. No i taki dyskomfort kierowców. My karzemy mandatami osoby dorosłe. Mandaty za tego typu wykroczenia wynoszą od 100 do 200 zł. Nie trudno sobie wyobrazić, że te osoby, otrzymawszy taki mandat, chcą odrobić stratę i gdy odjeżdża radiowóz, próbują myć dalej. Już w najbliższą środę, 11 maja, w Centrum Handlowym przy ulicy Lipowej o godzinie 18 odbędzie się pierwsze z 8 zaplanowanych spotkanie tematyczne będące częścią projektu Zdrowe Gliwice. Początkowe spotkanie będzie poświęcone problemowi otyłości, natomiast kolejne dotyczyć będą zagadnień osteoporozy, cukrzycy czy zdrowia psychicznego. Prelekcje pod tytułem Czy ta waga może kłamać? To idealna okazja do szerszego poznania profilaktyki otyłości, zapoznania się z organizacją i sposobami zdrowego odżywiania się oraz rozmowy ze specjalistką w dziedzinie dietetyki. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
To już wszystko na dziś. Można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie na tvimperium.pl. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.